inspiracją do wyprawy w Gabonie była mega wyprawa charyzmatycznego ekologa amerykańskiego Michaela Feya, który w półtora roku przeszedł 3200 km dżungli Konga i Gabonu, dokumentując różnorodność biologiczną tamtych terenów i doprowadzając do powstania 13 parków narodowych na terenie Gabonu, co jest ewenementem w skali świata absolutnie. I relacja z tych wypraw ukazała się w trzech kolejnych numerach National Geographic. Ja kiedy przeczytałem tę relację i zapoznałem się z trasą, z przebiegiem, z fotografiami, stwierdziłem, że musimy tam pojechać, że muszę tam po prostu pojechać. No i zacząłem się tym powolutku interesować, zbierać materiały, co nie było łatwe, bo informacji był wyraźny niedostatek. Takim przełomowym momentem była moja wizyta w Królewskim Towarzystwie Geograficznym w Londynie w styczniu albo w lutym, gdzie pracownicy udostępnili mi całą bazę archiwa. I to był tak naprawdę przełomowy moment, bo wtedy wiedzieliśmy, z kim się kontaktować, jak to zorganizować, skąd wziąć mapę, jak zorganizować całą logistykę. No i te przygotowania plus kontakt z konsulem, który był bardzo pomocny w Gabonie, doprowadziły do tego, że 13 lipca wyruszyliśmy do Libreville, do stolicy Gabonu. Wylądowaliśmy, tak naprawdę można było potem opowiadać nie kilka minut, a kilka dni, ale celem tej wyprawy było przejście jednej z najbardziej dziwiczych puszcz dżungli na świecie, puszczy Minkebe w północnym Gabonie. Miał to być pełny trawers, to znaczy kilka ekip do tej pory podjęły próby generalnie eksploracji tych terenów, ale one ograniczały się albo gdzieś tam do północnych części, albo do południowych. Zresztą sam Michael Fay nie przeszedł jej całej, tylko powiedzmy działał w jej części południowo-wschodniej. My postanowiliśmy przejść ją całą. No i udało nam się to zrobić w 21 dni, począwszy od wyjścia z osady pigmejów Widuga na północy do miasta Makoku na południu. No mogłoby się wydawać, że ograniczało się to do wyczynu sportowego, powiedzmy, no bo po prostu chcieliśmy ją przejść. No faktycznie, jednym z elementów, z przesłanek do tego wszystkiego, co tam zrobiliśmy, był fakt, że ona jest. No zresztą po to się wchodzi na góry, po to się wchodzi na Mount Everest, bo one po prostu są. Ale tak naprawdę doświadczyliśmy takich emocji, widzieliśmy takie rzeczy, takie widoki, że myślę, że dla nas osobiście ma to jakiś inny wymiar i znaczenie. I nie węże, które myśleliśmy właśnie, że będą najgroźniejsze, a słonie okazały się bardzo, bardzo agresywne. I pamiętam, że pewnego wieczoru o 12 w nocy, kiedy było kompletnie ciemno, bo jeszcze nów był wtedy w dżungli. To w dżungli, kiedy jest nów, po prostu nie widać nic. Obudził mnie Tomek, z którym wtedy dzieliłem namiot, informując mnie, że słoń jest prawdopodobnie nad naszym namiotem. Ja jakoś nie do końca mu wierzyłem, bo stwierdziłem wcześniej, że po prostu muszę zaakceptować tę sytuację, że nam grozi takie niebezpieczeństwo, bo zwariuję. Ale po chwili, kiedy on zamruczał dosłownie nad naszą kopułą, zrozumiałem, że może z nas zostać ketchup i od tamtej pory wyprawa nabrała koloru i zupełnie innego charakteru. Także tego na pewno nie zapomnę do końca życia. Mimo że wydarzyło się mnóstwo innych rzeczy, począwszy od naszego wejścia na Inselbergi, to są takie monolity skalne wystające ponad dżunglę, które krajobrazowo są po prostu pierwszorzędne. No ale mimo te ucieczki przed słoniami i takie przygody w dosłownym tego słowa rozumieniu najbardziej zapadły mi w pamięć. Kontakt z tubylcami mieliśmy permanentnie, bo w wyprawie brało udział sześciu tragarzy, dwóch murzynów bantu i czterech pigmejów dokładnie. I ja myślę, że nie do końca można tutaj mówić o kontaktach z tubylcami, bo nie wyglądało to w ten sposób, że my zjawiliśmy się jak w jakiejś wiosce, robiliśmy im zdjęcia, w jakiś sposób się z nimi integrowaliśmy, tylko po pierwsze oni dla nas pracowali, my im za to płaciliśmy, a po drugie tworzyliśmy razem wszyscy w 9 osób jeden team, jeden zespół, także w końcu te bariery kulturowe, jakiekolwiek inne, przestały mieć znaczenie. My po prostu razem ze sobą współpracowaliśmy mniej więcej od 15-17 dnia już tylko i wyłącznie, żeby cali i zdrowi dojść do końca, bo grupa była naprawdę bardzo, bardzo wycieńczona.